nie zatrzymał inwestycji, nawet w największym roku kryzysu po II wojnie światowej. Rok 2020, kiedy świat zatrzymał się, świat wstrzymał oddech także inwestycyjnie, to wtedy PKN Orlen przyspieszył z inwestycjami. To centrum badawczo-rozwojowe będzie łączyło, będzie skupiało elitę polskiego przemysłu petrochemicznego, tę wspaniałą drużynę, dzisiaj prowadzoną przez prezesa Daniela Obajtka, kilka lat temu przez prezesa Wojciecha Jasińskiego, całej grupy Orlen, już z włączoną energią, a za chwilę z Lotosem i PGNiG-iem. I ta siła polskich czempionów zbudowanych wokół PKN Orlen będzie dawała kolejne impulsy do rozwoju polskiej gospodarki. Nie możemy patrzeć z perspektywy 5, 2, 3 czy roku. Nie możemy patrzeć, chociaż to też jest istotne, z perspektywy zysków i dochodów krótkoterminowych. Musimy patrzeć z perspektywy 20-30, proszę Państwa, lat do przodu. Jeżeli nie będziemy mieć takiej wizji, będziemy tylko i wyłącznie administrować budżetem, biznesem, ale nie zarządzać tym biznesem. Nie możemy patrzeć z perspektywy kadencyjności, że niech następca się martwi, czy ktoś inny. Musimy patrzeć daleko do przodu i musimy te decyzje podejmować. Musimy szybko inwestować, proszę Państwa. Musimy inwestować w nowoczesne, inwestujemy. Rafinerię, tą rafinerię, która nam daje jak największe uzyski, jeżeli chodzi o produkty wysokomarżowe. Musimy bardzo szybko inwestować, inwestujemy w petrochemię. To petrochemia jest następnym kołem zamachowym w PKN Orlen. To petrochemia pozwoli nam dalej utrzymać ten koncern na następne 30-40 lat. Pora powiedzieć, to centrum badawczo-rozwojowe, w którym Państwo jesteście, uważamy za otwarte. Dziękuję bardzo. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało, aby sprostać wyzwaniom strategii Orlen 2030, w tym transformacji energetycznej i intensywnemu rozwojowi grupy Orlen. Stworzyliśmy miejsce przyjazne nowym ideom, badaniom i testom, a także środowisku. Produkujemy zieloną energię ze słońca i wiatru. Umożliwiamy ładowanie samochodów elektrycznych. Nasze centrum to wyjątkowa przestrzeń, pozwalająca na prowadzenie badań w warunkach rzadko osiągalnych w świecie nauki. Kluczowym miejscem jest hala odwzorowań i pilotaży. 2000 m2 zaawansowanej technologicznie powierzchni umożliwia swobodne korzystanie z instalacji badawczych. Instalacja do produkcji alternatywnego biopaliwa kolejnej generacji, wybudowana w Warszawie, niedługo rozpocznie pracę w naszej hali w Płocku. Instalacja pilotażowa do produkcji próbek asfaltów umożliwi nam dobieranie komponentów zapewniających najwyższą jakość nawierzchni asfaltowych i ich przyjazność dla środowiska. Instalacje blendingu benzyn, olejów napędowych i środków smarowych pozwolą uzyskiwać optymalne receptury paliw samochodowych i lotniczych, olejów silnikowych i smarów. To tu możemy łączyć różne produkty, by testować nowe bazy, dodatki i komponenty odpowiadające zmieniającym się trendom i potrzebom rynku. Mieszanki paliw możemy od ręki testować w nowoczesnej hamowni silnikowej, by weryfikować ich parametry. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie dostępny jest sprzęt tak wysokiej klasy. Wszystkie wytworzone na instalacjach badawczych produkty możemy poddawać analizom w kompleksie laboratoryjnym, w którego skład wchodzą nowocześnie wyposażone pracownie paliw i biomasy, olejów i środków smarowych, asfaltów oraz korozji. Kompleks stanowi szerokie zaplecze techniczno-badawcze dla pracowników koncernu oraz inżynierów i naukowców współpracujących z PKN Orlen w ramach krajowych i zagranicznych ośrodków przemysłowych i badawczych. Centrum to także miejsce dla dzieci i młodzieży. Myśląc o przyszłych kadrach chemików, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną. Oferuje ona szereg atrakcji, by zachęcić nowe pokolenia do zainteresowania tą perspektywiczną dziedziną. Chemia może zmieniać codzienne życie każdego człowieka poprzez lepsze i bardziej przyjazne produkty, chroniące przyrodę, technologie, innowacje w medycynie. Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.